Dobra, zbieram wenę i muszę się zabrać za te kurde grządki. A nie ma chęci, ani deczko. No i dobra, możecie zacząć się śmiać. Tak zwane rolnictwo na wysokim poziomie. Że już mi się odechciało, to wiecie na pewno. No i dobra, pomaluczku, małymi kroczkami do przodu. Ta kubka jeszcze muszę tylko wywalić. I myślę, że to tak będzie, kurde, podobno to trzeba było przekopać. I będzie ten, będzie ok. Fajnie się tym robi tam, tą popierdółką taką. I się wyciągło, szczególnie mlecze, jak kurde przeszkadzają. Wbiło się, zakręco się, a potem się to wypycho. Nie jest za długie, ja też mam taką długo jedno, taką kurczę. Trzy razy takie te zęby są jak te, ale to za ciężko idzie. Tym jest ok, to jest wystarczająco. Fajnie się tym robi. Taka popierdółka, nie wiem co to za firma tu jest jakoś. Nawet nie wiem skąd to mam. RTV pisze. Nie, RTW. Jakoś firma RTW. Może coś będzie pisać. Tam Sean Acker 113 to było robione w mieście Wesel. Testrut DE GmbH. Takie coś robi. No, także fajnie się tym pracuje. To nie jest ani za wysokie, tamta druga to jest za wysoko, bo jak kurczę, ona po tym trzy razy te zęby są takie długie, to jest katastrofa.
No to jeszcze dzisiaj posprzątam, a przekopanie zostawia się na jutro. No, trzeba płyny uzupełnić, trzeba odpocząć. Robota się trzeba szanować, to nie jest tak, żeby kurde dziczyć za bardzo. To tak jest mniej więcej odtąd dotąd z 1,5 metra, powiedzmy 1,80 m. A tu mamy 5 metrów tu do tego. Także to kurczę, trochę tego będzie. No tak na połowie, tak równo z tymi grządkami tam chciałbym zrobić te jedna grządka, jeszcze ogórki kurde zapodać.